Halo, witam was wszystkich serdecznie z tej strony Astro oraz Tomasz. Cześć Tomasz. Cześć, cześć. Właśnie rozpoczynamy nową serię z gry GTA 4. Tak, będziemy przechodzić misję. Zobaczycie, jak nam idzie przechodzenie misji. Pierwsza misja, no to mamy zaleźć się do Mana, do jego willi pięknej, cudownej, jego super sportowym coupe cabrio, tak. Macie super oświetlenie ma. Tablice rejestracyjne ma, posiada, koła ma. Jest dobrze, jaki ten Roman brzydki, dobra, ale dobra, nie komentujmy jego. Tomaszu, proszę cię, ruszaj. No to jedziemy, proszę państwa, do jego siedziby. Wiecie, Tomek jest rajdowcem F1, tak więc no, będzie się działo. Ale obracaj tym myszką, no. Wybaczcie od razu, ale gramy na to uczpadzie. I właśnie sprawia mi to pewną trudność, ale w niedługim czasie zapatrzymy się w myszkę, więc wszystkie widoki będą w porządku. Wiesz, no na chwilę obecną mamy taki... O, przepraszam bardzo. Nie, jest zgodnie z nawigacją. No jakby nie patrzeć, w niektórych przypadkach nawigacja potrafi poprowadzić przez las, więc... Przez las? Przez środek jeziora, a nie? Dokładnie. Więc jednak nie warto ufać. No może to jest gra, tak? Kiedy jeszcze jako taka działa. Zawsze patrzy się na nawigację, ale mimo to... O, do domku dojechać. Ale mimo to zawsze my coś też... W zanadrzu, no nie? Mapę, a najlepiej wzrok i patrzeć się na znaki. Dokładnie. Bo było wiele tych, że ktoś się wpatował w zakaz ruchu, no nie? Nawigacja mu kazała wjechać, o, i zupa. O, to pedał, nie wiem. Patrzcie, im to wolno, no nie? A ty jakbyś mówiła, to nawet by cię gonił. Dokładnie. Domek, są równi i równiejsi, nawet w homoseksualizmie. Niestety, takie życie. Tematy będą różne się sypały, tak więc musicie się do tego przyzwyczaić. Widzicie, Roman naćpany, on z buta sobie coś odczepił. Kareluszka. Chapa jak się patrzy. Bratał gości. Ja ci powiem, że zawsze marzyłem, aby spać z Kareluchami. Z czym? Z Kareluchami. Bardzo interesujące. No? Interesujące. Jak nie mam laski, to przynajmniej mam Kareluchy do towarzystwa. Ale no wiesz, zawsze jak nie masz z kim rozmawiać, to możemy ze ścianą porozmawiać. Bardzo ładne ściany. Ciekawe. No tak. Tak, jak widzicie, Roman się właśnie opierdala, pokazuje Nikowi jego chatę. Filmiki będą różnej długości, 20, 40 minut, godzinę, 40 minut, albo od razu zrobimy serię, ilu, 100 godzin mam? Leci. I jaki masz dysk? A dysk mam 750 giga, więc... To będzie na kilka godzin nagrywania, tak dzień. Wytrzymamy. Nie o to. Wytrzymamy, dokładnie. My wytrzymamy, tylko kto to będzie oglądał. Znajdą się tacy, chyba. Dobra, wyłącz ten film, bo i tak nic z tego nie rozumiemy. Wytnij się. Dobra, to przechodzimy dalej, bo aktualnie mamy widok na... Dobra, to się wytniemy. Karaluszka. O, jest Nik. Tak, teraz będzie jeszcze chwilowe pokazanie chaty, łóżeczka i tak dalej, telewizorka i wyruszamy na miasto. Tak, tu mamy łóżeczko, laska Niko. O, sorry, Niko, tylko... jego brata Romana. Szkoda, że z papieru. Nie no, ma taką ci powiem. Tak, tak. Ma taką. Tak. Nie wiem właśnie jak to było ci powiem grze. Ale wydaje mi się. Ale że Roman to jest pił z łachu gra degenerat? I pedał. To jest twoje fanie. Dobra, no tak, jeszcze takie. Idź zobacz Romana. Krótkie obejrzenie. Tu jest TV. Można. Sorry, porno nie ma, nie poglądamy niestety. Życie. Nie w tej telewizji. Tu jest laska Romana. Fajna niunia. Tu mamy fajniejsze niunie. Oj. Szczególnie ta blondyneczka. Ja zawsze mówię, że blondynki są fajne. No i tu mamy takie coś, taki przykład gry, że tego nie możemy przesunąć, tak? Tego też nie ruszymy. Ale celówkę możemy złapać. Ruszymy. Ale to, proszę bardzo, jak wchodzi w stół, to wydaje się, że jest pijany. Takie sprawia wrażenie, dokładnie. Dobra, wychodź. Jedź do tego Romana, bo ma się nic. Ja i tak jak wyjdę stąd, to przyjdą jakieś pijasy, lachudry i wszystko poprawią, więc... Ale zobacz jakie piękne graffiti. A czy ogólnie powiem ci a propos tych graffiti, to jest takie coś, że to są podpisy niektórych, o ile nie większości, postaci z poprzednich części. Powiadasz? Tak, tak.
Ostatnio. A to ten duszek taki i to kto to jest? Wiesz, to są jakieś tam gra z Mołu, ale na przykład takie osoby jak. A to była Parma. Dalej. Wiele osób. Czekaj, kogo tu znajdziemy? Co może na dole było chyba bardziej czytelne, bo jeszcze jedno jest. Dokładnie w tym. O, tam na pewno bardziej. Jest Cloud, Tommy, Victor z poprzednich części, więc. Jak sami widzicie, teraz tylko. A CJ gdzie? Nie ma CJ. Jest, był gdzieś ci powiem. Teraz tylko brakuje spraya i zatagujemy, nie? Dobra, dawa. Ruszamy, o Rama, samochód nam ukradł. A tam jakaś fura stoi. Dobra, tu możemy sobie, zaraz zjemy sobie hot doga, zapierdolimy radiowóz i jedziemy do Romana. O ile znajdziemy radiowóz. Niestety, to a czemu radiowóz? Po co ci radiowóz? Przecież tam masz komisarię zaraz po lewo. No słuchaj, ale jak będę radiowóz, to będę mógł na legalu wieczeć dupy. Właśnie ci przejechał. Ale tak, no tak, a ty lubisz oblista, kompakt. Dobra, radiowóz uciekł, niestety. Dupę sobie nie wiedziemy. Bierz blista, bierz blista. Blista jest fajnie. Nie, kurwa, jak jeździsz, kobieto. Kto ci prawo jazdy wydał? Co takiego? Cicho. Bierz blista, blista, blista. To? Nie, to czerwone za nią. O. Które kurwa to? Czerwone, no nie wiesz jak czerwone nie wygląda. Wiem, ale ona dopiero dojechała, co? Chodziło ci tam była jakaś wcześniej. Nie, gdzie ten stoi już jakiś czas. Dobra, to blista jest fajnie gumę pali. Dobra, weź do Skoda Opon. A Opony kto później będzie płacił? Zajebie się. O też pan. Kurwa, jak tym rzucę. To jest piękny sound, ja to uwielbiam w nim jeździć. Mitsubishi Colt. Wersji... Dla ubogich. Nie dla ubogich, wersji GTA. Tak, tutaj jechał kolcik. To jest piękne autko. O, odjechaliśmy do Romana. Misją rozpoczynamy. Gdzie ciasteczko ostatnie w tym sezonie? Czekaj, chwilkę. Trzeba się napić herbatki ostatniej. Cukru nie wymieszałem, ale olać. To jedziemy. Nie będzie słodsza. Wchodzimy do auta Romana. Ale ma dziadowski samochód. Musimy spolszczenie sobie ściągnąć, aby jeszcze ludzie mogli czytać, co tu pisze. Tak, dobry tam. Będzie spolszczenie. Nie żeby ludzie, żebyśmy mogli wiedzieć, co tam pisze. Cicho. Chociaż nie ukrywam, ja są nieco łapę. Bo jednak trochę lat angielskiego się człowiek uczy. To kurwędzy! Jak tym się jeździ? Dobra, dobra, co robił siary. Tak, dobra. Żeby nie robić siary, to byśmy musieli ciebie za kółko nie wpuszczać. Przepraszam, że chud jest włączony i tak dalej, ale niestety na mapy na pamięć nie znam, ani Adrian też pewnie nie zna mapy na pamięć. Powiedzmy, że połowicznie. Bo to jak wiecie, gdybyście mi nam dali GTA San Andreas, to uwierzcie mi, że dojedziemy. O, mapę możemy wyłączyć i jeździć gdzie chcemy tylko. Dokładnie. Ja zawsze jak nagrywam przygody trackera, no nie, no to zawsze mam mapę wyłączoną. Lata życia spędzone na grze w San Andreas. Jaki? No, powiem ci szczerze, że jak w San Andreas, to była pierwsza gra, jaką zainstalowałem na kompie w 2006 roku, jak tylko go dostałem. I od tej pory... Ja pamiętam GTA San Andreas na moim dysku programu DC++ dzień przed premierą. To było coś. Od razu zainstalowałem. Procesor 1.3, a GTA śmigał. Oj. Czasy. To były czasy. A teraz laptop dwurdzeniowy, teraz sprzęt, na którym nagrywamy, jest ośmiordzeniowy. I pomyślcie ludzie, że jeszcze... A, czekamy na telefon, a nie mam na niego czekać, sorry. Zagadaliśmy się i... O. Mam go zostawić. A. Back Roman Car. Dobra. Czekamy na Romana w takim bądź razie. Widzicie, jak ktoś za nie ma spolszczenia, człowiek nie do końca się orientuje. Krzym to się je. O, tam używaj mouse. Używaj myszki. Dobry kawał. No i używam tej myszki, będzie ciężko. O. Tak, tylko...
Czy to się odbierało? A nie tak? Dobra, enter. Powiem, że ta nutka jest zarąbista, ta, która aktualnie leci, tylko wy nie słyszycie. Bug spacer masz wcisnąć. Czy nie, czy powiem, o co innego chodziło. No wciśnij bug spacer. No co ci dodaje? Nie wiem, ale kazało. Czy nie, to był chyba poradnik po prostu, co mam zrobić. Pierwsza misja to nam... To uważałem, że jesteśmy upośledzeni. O, światła to. Nie widziałem, że się włącza. Czy włączyłeś? Jak? Cholera. To ty masz dłużej tą grę ode mnie i... A w sumie to nie mam zaraz dzwonić do Romana? Nie, chyba nie. Wiesz co, jednak mi się wydaje, że... Tak. Bo coś tak właśnie... Ale nie szkoda ci darmowych minut? Wyskoczyło. Zobaczysz, że nie wie dobrze. Jakbyśmy czekali, wiesz, godzina pierwsza, druga, tydzień, rok, kurwa się nie ruszamy stąd. Oha. Dobra. Biegnie. Ucieka, Rumun biegnie. A nie, Roman. Palguła. Chyba wiesz, musiałeś gonić. Chyba spieprzać. Jak to się pamiętam. Brawo. A nie teraz. Po ludziach. I w taktówkę. Fuck yeah. Mówię ci szczerze, że uciekliśmy chyba im dosyć szybko. Się nie uciekł zbyt wcześnie. Niedaleko mamy do kryjówki. Kurde, masz. Przepraszam was, ale na gra bez myszki nie należy do najprzyjemniejszych, a przynajmniej jazda. To sobie niestety kamery odwrócić stanu miłością. To się popisujesz jazdą. Oddam tobie kierownicę. Gdzie tam masz stanąć? Jeszcze w słupie. Wróćcie przyjadę gości. O, i jesteśmy u celu. Koko, euro spoko, tak? I daje cicho na wysoko. Wszyscy kurwa. Razem zaśpiewajmy, że im wszystkim dupy dajmy. Koko, euro spoko. Piłka leci na wysoko. Wszyscy chętnie. Zapewne, że im dupy razem daje. O, samolocik AT-400 prawdopodobnie. No to teraz dostaliśmy 55 mamy dolców, dostaliśmy 30 dolców. To byliśmy bogaci o 20 dolarów, aż? Ale sprzęcior. Nie, powiem ci szczerze, jakby teraz wyszedł i zaczął mnie tu z oto, że porysowałem mu lakier, to mu go wyśmiał prosto w twarz. Dobra, teraz czekamy na telefonik. Nie, wracamy do domu prawdopodobnie. Tak, następną misję będzie przechodził ktoś bardziej utalentowany. Masz na myśli mojego psa? Tak, dokładnie. O, Roman, dawaj. Jedź do Romana i na misję ja się przesiądę. Ry, widzisz? To takie mrugające ry. O, tu. Palcem ci pokazuję. Nie powiem się, gdzie go trzymałeś poprzednio, więc proszę cię. Co? Nie będę mówił, gdzie go trzymałeś. Oszczędzę ludziom. Gdzie? Widzicie, to F45 FS-Dora, SUBP. Zmienimy stery. O, Tomek, nie aż tak. Romana nam molestują. Kurde, czy jak tu się jeździ w USD? Tak. Nie, telepatycznie. Jak to lubi. Get in Roman car. Go to Subway Station. O kurde, czemu ja mam najgorszą misję? Subway. Chodźcie mi, czemu pedały zawsze mają lżejsze misje? Będę musiał trafić ten na stację i takie tam... Adrianku? Sam cię. Słuchaj, bo usłyszałem pedały. Masz coś do powiedzenia w tym temacie? Nie, dzięki. Ja się na ten temat nie wypowiadam, bokiem lecimy. Bardziej utalentowany. Ciala! Wczuwam się! Marzenia nie kosztują. Wczuwam się. Na stację.
Ha! Bitch! Wyświetl z nagi, wciśnij G. To robisz jak na dziwkę. Ty, na wie! Dobrze mówiłem. Jakie rwanie, no. Podjeżdżam. Nie, tak ja to chyba laska Romana. Aż spalimy chyba trochę zimy. O, jedziemy do Michel apartamentu. Czekaj, czy zaprosi nas na kawę. Jak jeździsz, ty penisie? Jak jest? Jak będzie miał wypadek taki poważny, to uwierz mi, nie zdoła ci nawet zaprosić na tą kawę. Cio, ja to jestem kierowca rajdowy z 34-letnim stażem. Przypominam, że mam 19 lat. Nie patrzę, dupę wystawił. Same pedały w tej grze, no. Tam z tyłu lata. Grze, ja w grze, ale jeden na pewno poza grą. Masz na myśli tego, co mnie po ramieniu klepie? Nie, tego innego. Zabierz tą rękę. Ja, dobra. Żarty żartami, tak. W tych czasach pedałować strach, oczywiście. To mówi piosenka, więc... Patrz, ciotę. Świetnie, mieliśmy czerwone. Cicho. Powiedzmy, że jestem daltonistą. Ja wam coś może w dalszym odcinku opowiem. Czekajcie. Jest to no, ciekawa historia, jak to nasz kochany Adrianek, Astro. Co ja? Zrobił pewien numer. Chociaż w jego przypadku to trochę jakieś jaja odchodzą, więc... Cię nie ciepia. Obejrzyjcie sobie, posłuchajcie sobie jego historii życia. Nie rozłączaj. Lumpem nie będziemy... Kurde, jak się wyśmieć, to nie się znaczy. Lumpem nie będę jeździł. Tylko teraz chyba nie wsiądziesz, jak z nim garaż. No, już nie wstaję, już nie. Weź to białe, piękne oko. Białe? Mhm. Ty, jak Łada Piorra wygląda. Może to jest Łada Piorra. Powiadasz? Ja wiem, że następną misję robię ja. Ale ta misja się jeszcze nie skończyła. Teraz chyba masz ciuchy sobie zmienić. Image zmieniamy. Tak, ale... W sumie jak grałem wcześniej, parę lat temu, tak o. Jedną misję zrobiłem, to powiem szczerze, że ciuchy są dosyć... Chujowe. Patrzcie, miski nie mam. Ot. O, dwa! Jakby co, to nie ja. O, moje. Coś ty zrobił. Jak tu się biegało? A, shiftem. Nastoletnie dziewczęta. To jest dobry chuja. Fajnie, to z tumnika strzela. Patrz, widzisz go? Widzisz? Wszystko chyba twoja szkoła. Ja powiem ci, że tak, że tym autem po Francji nie pojedziesz. A wiesz dlaczego? No. Bo jak Francuzi usłyszą strzał, to od razu wywieszają białe flagi. Ciało przecież jest ten ciuchami ciemniałem. Ha! Perfect parking! Jeszcze do tego krzyknij Allah Akbar, też masz się stronę. Drogi. Bierzemy go jak pedała? Nie ma do takich cichów. Czerwone rurki! Czekaj, ja się zajmę ubieraniem. Ja się zajmę ubieraniem, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja się zajmę do picia herbatki. Osuń mi herbatkę, jakbyś mógł. Jeśli mógłbyś mi zrobić dobrze. Ile ci osłodzić? Nie, zrobił mi dobrze po prostu, ze cztery kanapeczki. Dobra, pierw wybieramy jakiś jeans, tak? A właśnie, jak to mówi Buraczek, Cebulaczek, że zasadzimy drzewko, które potem sprzedamy za loda. Nie! Drzewko z jeansami. Wyrosną jeansy. Tak, które potem sprzedamy za loda. Dokładnie. Dziękuję za poprawkę. Tak, jeansy jak z lat 80. Ale coś może ciekawego wybierzemy. Jakiś ciekawy sportowy krój by się przydał. Sorka, ale znaję zmiar, w tym sklepie spędzimy połowę tego filmiku. Dobra, to może zastopujemy nagrywanie, ty go ubierzesz i... Nie, wiesz co, postaram się szybko, tego zmienimy. A może nie ubieraj go w ogóle? No, chyba go ubieramy na randkę ogólnie. Ale tam, on zdolny na randkę. Dobra, mogą być. Nieźle. Dziadowskie, bo dziadowskie, ale... Potem go przebierzemy, jakąś fajną kurtałkę mu damy. Co mu tu dać? Zobaczymy, co to jest. Ta z paskami jest fajna. Tak, z paskami która, Adrianku? Te. To jest dres. No to właśnie. No.
Ale tam była chyba kurtka. Nie, 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 to... Nie. Odpada, odpada. Jeszcze najfajniejsza to ma ta babka. Z chęcią bym go w to ubrał. O, te są fajne. Ja mam tą, te. Zgadzaj. Te zobaczymy. Ty, a on czasami takiej nie ma? Właśnie powiem ci, nie, ma inną, biedniejszą wersję. Taką załą. Nie, inną, inną. On ma taką, jak... Załóż mu marynarkę i już. To... A się chłopak po głowie drapie. I to nie jest głupi pomysł, ja ci powiem. Nie, do dupy. Sam widziałeś, że wygląda jakby... Kurwa, to kupiłem? No fajnie. Dobra, ola, ci idziemy. Co ja mu założyłem? On mnie zabije chyba. Dobra, jeszcze jakieś buciki. Baletki proponuję. Nie. Dobra, mi. Jakie adadasy. Zostało nam całe $7. Jesteśmy bogaci. Przedł ubrany jak chłopiec ze wsi. Teraz wyglądam jak chłopiec... Ze wsi. Jak chłopiec ze wsi. Dokładnie. Obróbką filmu zajmie się pan Tomasz. Ja? Co ty? Ja to wrzucam go na surowo. Tylko szkoda, że jest w partach. Nie. Też zależy, że frat dzieli na części. Co ile? 5 minut chyba, czy 6. Dzwonisz do Romana, a pochwali się, że się przebrałeś. Jeszcze byś się umył. Cicho. To jest sprzęcior mój ulubiony. To się kto powie? Ty. Tak. Czyli teraz jedziemy... Jeszcze nie wiem gdzie. KPC location tam. To dobrze zapisać. Nie, zapisz i dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. To zapisz najpierw. Który musimy trafić do domu. Nie zadanie, nie zadanie. Ola, co to biorę. Zapisz ładnie samochodzik, bo mi się nie tego pamiętać. Coś... Coś nas przystępowało, ale pamiętajmy, że tylko laptop. To jest aż laptop. Czego z syrenem puszczę w baranie? Dobra, parkujemy dziada. Naprawi się przez noc. Tak, stolik, który zaraz odczajmy. No, dobra. O, myślę. Już można ją iść wypukać, wyruchać, ale to tym się zajmiemy w następnym odcinku. SMS od Romana, pewnie kocham cię i tak dalej, ale... SMS twojej ulubionej treści. Jeszcze na koniec włączymy telewizję. Zobaczymy, co tam nadają. O! Widziałeś, że on się spuścił z palca do buzi? Tak, ciekawe. Nie? Nie powiem, że nie. Jakaś wielorybia ośmiornica? To się spuścił. Ja to chyba po prostu krew z tętnicy czy coś. Właśnie tak? A weź przerzuć następny kanał. Dobra, szukam klawisza jest. Następny. Następny. O! 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 Historia Liberty City. Part pierwszy. Część pierwsza. Wasz najważniejszy. No wiesz, no z jakiejś kasy musieli ten film nakręcić. A, wiadomo. Tak, masz popcorn? Nie, no nie wziąłem. W garażu ci przyniosłem. Co na ten razu musiałem zobaczyć? Popcorn, piwo, wino, kurwy i co inne. I koksik. I wódkie. I koks. Koks trochę wódki, wybrałem prostytutki. A później będzie produkcja, dystrybucja, masturbacja oraz brawurowa jazda samochodem marki Cinquecento.
Ale w następnym odcinku może pokażemy wam o naszą... bardzo interesująca, rzecz. O Statua Wolności. Taka ciekawostka, w Statule Wolności bije serce. O tak, jest serce. Odwiedzimy to miejsce na jakimś, którymś następnym odcinku. O! To jest wzorowy przykład pedalstwa. Zachodzące słońce, góry, plaż. Lasek zero. A i te góry. Dwa z sutkami. To jest co. A, sorry, zamarzyłem się. Sorry. Ty, ale powiedz ci coś? Jakby to się nie nagrało. To tam się wkurwił. No comment zrobiło. Wiecie, tu starożytni Majowie łódką płyną, albo jakieś Araby, Rumuny. Może nagramy dzisiaj się jedną część odcinku. Nie ma czasu. O, widzisz, zesłał się do wody. Nie zwróciłem uwagi. No bo pokazałem, jak gówno do wody wpadło. Patrzyłem się na ciebie. To się nie patrz. Ej, wrzucamy to na mój kanał? Czy na twój kanał? A może YouTube? A może utworzymy specjalny kanał? A chcecie? Czemu nie? To będzie znowu subskrypcję łapać? A to będzie najlepiej, nie? Ja już mam 70 parę subskrypcji. Ale polecimy kanał z mojego kanału i swojego kanału. Chyba jest taka opcja. To będzie najlepiej, nie? Ale nie wiem, czy wtedy, jak wrzucimy film, to widzą to dopiero wszyscy, co subskrybują. Bardzo się dobrze rozreklamuje. Trzeba się dobrze rozreklamować. Dobra, koniec tego oglądania telewizji. Dobra, nie wyłączę. My oglądamy, ale się z wami podłamy. Przełączamy kanał. Helikopter ładny. Ciekawa dupcia. Kasa najważniejsza, jak chcesz mieć taką dupę. jak Paris Hilton. Tak, gdzie im przetępię? Dobra. A ty byś tam nie wszedł? No właśnie. Nie ma się co wstydzić, to jest dziwna twarz, ale dobra. No nie da się w miarę dobra po twarzy. O patrz, ty zrobisz też tak? Będziesz na walowce? Chodnik? Dobra, jest zajebiście, ale... Los Santos! Pamiętasz te postaci, to były czasy? Klas. Wiesz co, może w którymś odcinku na chwilę wrócimy do San Andreas, tylko pokazać jakieś najinteresujące lokacje. To a tam są jakieś interesujące lokacje? Ale się znajdzie, jakiś taki krótki oblot zrobić po prostu po San Andreas. Taki przerywnik w serii. Go ten. Ale ci nie. No dobra, ale temat ten, to zima tam jest. Liberty nie dolecimy. Nie dolecimy. Bierzemy hydrę i. Da radę dolecieć, tylko trzeba w odpowiednim. To misję byśmy musieli robić. Bo ewentualnie jakiś mod. Któryś mówi, a nie dolecisz. Lecę. I doleciałem. Dobra, my się z wami żegnamy. Dokładnie. Żegna się z wami Adrian, czyli Astro, żegna się z wami Tomasz, czyli Nysterion. Tak, pozdrawiam was wszystkich. Tam zapraszamy do subskrybowania, jeszcze nie wiemy którego kanału, ale na pewno Astra Film Studio, Nysterion oraz jak będzie nowy kanał utworzony, to nowego kanału. A na przykład to chyba będzie Astro and Nysterion TV. Albo po prostu połączymy dwa człony i coś wymyślimy. Sorry, źle to zabrzmiało, połączymy dwa trzymony. Arion, albo... Arion. Nystro. Albo Wilms. Nie. Wilms, dupa tam. Nie, czekaj. Dobra, w myśleniu nie jesteśmy zbyt dobrzy, musimy kogoś do tego wynająć, co nie? Dobra, nic, jeszcze raz się żegnamy, do widzenia, papa. Dziękuję się, na razie, z Bogiem. Lubimy was, miłego dnia wam życzymy, tam dużo dupek, dużo imprez. Dobra, ty za życzenia to ty się wziął, że stopuj nagrywanie. Kochamy was. Kochamy was. Wszystkiego życzę wam dużo po prostu. Dobra, papa.